Witam serdecznie moich wszystkich widzów, słuchaczy na kolejnym odcinku podcastu. Nazywam się Jacek Szumigaj, ostatnio się nie przedstawiłem, ale to u góry jest tak napisane, z kim to jest spotkanie. I kolejny ten dzisiejszy odcinek podcastu nosi tytuł Czołg. Ja ostatnio wspomniałem w tym poprzednim właśnie, że taki kolejny odcinek pod takim tytułem będę nagrywał. Co prawda przyszedł mi do głowy dzisiaj rano w pracy jak zwykle inny tytuł, ale to być może jakoś, ponieważ stwierdziłem, że za bardzo treścią, tytułem nawiązywałby do tego odcinka Supernowa, który uważam wcale taki super nie był, tak? No więc sobie na razie to odpuściłem, natomiast pewne elementy z mojego życia, z tego co się obecnie w moim życiu dzieje i prywatnym, i zawodowym, to tak sobie pomyślałem, że trochę o tym mógłbym opowiedzieć. Nie wiem, może to komuś się przyda w życiu. Jakieś wskazówki. Zresztą, wiecie, kochani, zawsze się staram. Jeżeli coś nagrywam, to żeby nie była taka paplanina, może też nie stricte książkowa, tak? No tak, sobie słucham tych audiobooków różnych fajnych, to jednak tam jest to tak, ja wiem, tak od strony bardziej naukowej. No są też przykłady życia, ale to może bardziej film secret, ale tak generalnie to są takiej wiedzy, takiej naukowej, natomiast ja bym chciał, żeby te moje podcasty były też, żeby prezentowały też dużą dawkę takich wskazówek życiowych, tak? Takich zdarzeń, które się w życiu mogą zdarzyć, które mogą u Was w życiu wystąpić, no i tak jak już powiedziałem, po co się uczyć na swoich błędach, kiedy można na cudzych, albo kiedy można w ogóle tych błędów nie robić. No więc sobie taki wymyśliłem tytuł Czołg. Zresztą ten temat to mi chodził po głowie już nawet nie od roku, jak zacząłem nagrywać, tylko dużo wcześniej. To wiecie, w zasadzie to chyba już rok minął, jakoś w sierpniu, wrześniu. Tylko dużo dawniej. I tutaj też bym nawiązał z tym tytułem, ponieważ niedawno zaczął nam się nowy rok w naszym kalendarzu, tak, bo już mamy końcówkę stycznia, którego tam 23 stycznia mamy, ale w praktyce to też zaczął się nowy rok chiński, rok zająca, zając wodny, tak, czyli zając żywioł woda. Nie wiem, czy wiecie, ale w horoskopie chińskim jest tak, że tam oprócz tego, że są zwierzęta, jest 12 zwierząt, tak? Niektóre kulturowo od tych naszych pojęć odstają, jak na przykład co, świnia, tak? Albo małpa. U nas świnia, małpa to jest takie pejoratywne określenie, tak? A świnia to jest ktoś zaniedbany i to bardzo. No u Chińczyków to, u tych ludów wschodu, u Chińczyków to jest całkiem inaczej. No ale to pomijając. I oprócz tego, że są jakieś znaki zodiaku chińskie, różne ciekawe, no to również tam są żywioły, tak? Ten jest, cały rok jest jeden znak, nie tam przez miesiąc jak u nas, bo to jest moim zdaniem bzdura. Tam jest cały rok, dany jest rok koguta, rok tygrysa był ostatnio, tak? I teraz jest rok królika. Królika i żywioł woda. Jest 5 żywiołów. No, kto jest zainteresowany, to odsyłam tam do stosownej literatury, ewentualnie źródeł jakich w internecie. Bez problemu znajdziecie. I tak sobie właśnie pomyślałem, ponieważ ten nowy rok się zaczyna i wiecie, jak jest nowym rokiem. Ja to sam przerabiałem, żebym was nie skłamał, ale tak z 50 razy, to najmniej. Tak, jak sobie przypomnę, ja wiem, czy jak miałem 10 lat, 11, a może już tak, bo to też było, że ktoś tam starszy z rodziny, tak? No w gronie rodzinnym ten nowy rok zwykle był obchodzony,
nawet jak rodzice, jak myśmy byli mali, rodzice szli gdzieś na jakiś tam, na dancing, tak, jakieś tam przyjęcie noworoczne, no to dziadkowie z nami zostawali, ewentualnie jak byliśmy mniejsi, bo później to już nie. No i tam jakieś, czy po nowym roku jakieś postanowienia noworoczne były, to jest wiadomo. Rodzina była bardziej zintegrowana, nie żyła na komórkach, tylko żyła na tym, że się dała w pokoju przy herbacie, kawie albo przy kolacji gdzieś tam, przy stole i ze sobą rozmawialiśmy, a nie wysyłaliśmy SMS-y, tak? To troszeczkę tak inaczej było, ale no niemniej było tak, że się ustalało pewne cele noworoczne. Oj, różne, różniste zobowiązania. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale w praktyce to w większości przypadków te zobowiązania noworoczne to się, można powiedzieć, tyczą nas personalnie i to bardzo. Na pierwszym miejscu jest wygląd nasz, wasz zewnętrzny, tak? Nasz, powiedzmy nasz, będę mówił, no, wygląd zewnętrzny. Jakieś postanowienia czynimy, no ponieważ jeżeli idzie o warunki środowiskowe, tak, no to przede wszystkim bardzo dobrze jemy. Że niezdrowo, co widać po naszej wadze, po naszych, jak to powiedzieć, kształtach, tak, no ogólnie po naszej sylwetce, tak, więcej dostarczamy niż jesteśmy w stanie spalić. To jest raz. Dwa, żyjemy w ciągłym stresie i to ogromnym. Starzy i młodzi. Czy szkoła, czy praca, czy coś tam, tak? A nie wiem, czy wiecie, ale duży stres. Oczywiście mogą być specjaliści od żywienia, od jacyś specjaliści, ja wiem, fachowcy z medycyny powiedzą, że to tak do końca może nie jest, ale no tak generalnie z informacji, które wiem, z wiedzy, którą posiadam, no ze stresem się wiąże taki jeden bardzo ciekawy hormon, kortyzol. A w sytuacjach bardzo stresujących on jest wydzielany, a on powoduje, że jeżeli jest go za dużo, to będziemy tyć, tak? No, to jest taki połączony trochę mechanizm tego, co robimy z naszym umysłem. Czyli zwykle jest tak, że stres zajadamy regularnie. Kiedy się najlepiej jada? No o 12 w nocy. Odpowiecie, nie, to Johnny, nie masz racji, no jak o 12 w nocy, co ty? W środku nocy się zbudzę i pójdę do lodówki? No pewnie. Może wiecie, u młodszych to nie, to bardziej się pilnują, ale takie osoby tam po 40, 50 roku życia, to jeszcze jeżeli rodzina nie pilnuje takiego pana, czy też, ja wiem, panie, czy się zdarza, no pewnie, no to on tam odwiedza lodóweczkę, lubi sobie zajrzeć, tak, z tym, że ja wam powiem, że z własnego doświadczenia, że nażarcie się na noc, to już nie można nic głupszego zrobić. Przede wszystkim się makabrycznie śpi, tak, jakieś takie, rano człowiek wstaje, jak to mówią, jak z krzyża zdjęty. Ale wracając do sedna. No, pierwsze co staramy się sobie dać takie w postanowieniach noworocznych, że zgubimy parę kilo, tak? Ładniejsza sylwetka, sportowa, tak? Każdy chce ładnie wyglądać, czy młody, czy stary. Ja wam powiem, że to jest... Ja myślałem kiedyś, że tylko młodzi, tak? A że jak ktoś ma, no tak jak ja, 61 lat, chociaż się na tyle nie czuję, no to, że tam wygląd, a tam pies ganiał. Kałdun będę miał taki jak boiler, tak jak mówiłem, a miałem już taki. No to wszystko jedno. Nie, kochani, to nie jest wszystko jedno. Każdy chce fajnie wyglądać, tak? Chce się dobrze czuć, a no i żeby się podobać innym, tak? I chce się dobrze czuć we własnym ciele, tak? No a nadwaga to my się dobrze nie czujemy we własnym ciele. No z tym do tego dochodzi tyle elementów na minus, że plusowe elementy przestają istnieć. No więc pierwszy taki, jedno z takich noworocznych postanowień to, no, że będę stosował dietę, zacznę biegać, zrzucę parę kilo, coś tam, tak, nauczę się jakiegoś języka obcego perfekcyjnie, no perfekcyjnie czy w stopniu jakimś tam dobrym. No tych postanowień jest za dużo, żebym ja był w stanie je wymienić. Sami wiecie, co wy, czy też tam ktoś tam z waszej rodziny, ze znajomych, z kolegów, koleżanek
z bliższych, dalszych znajomych, co, jakie postanowienia noworoczne padają. Co to będziemy albo nie będziemy robić. I tu się zaczyna pierwsza, jak bym to określił, ja wiem, do okopów to bym tego nie porównał. Może inaczej, bo będzie o czołgu, tak? Więc pierwsza zapora, pierwszy pas zapór przeciwczołgowych. Data. To jest gdzieś tak około... Mówiliśmy o nowym roku, tak? W nowy rok, styczeń, fajnie, tu fajerwerki w nocy, szampan się lał. Na drugi dzień mroźno, śnieżnie, biało, ślicznie, tak? Postanowienia wyszliśmy tu, po śniadanku noworocznym wyszliśmy i patrzymy przed sobą oczyma wyobraźni, jacy to będziemy piękni już w wakacje, gdzieś na plaży, na basenie, tak? Figura jak u młodego boga czy u bogini. No ale tak, jest pierwsza zapora przeciwczołgowa. To jest gdzieś tak około 30 stycznia. No najdalej 15 lutego. Ten czołg, tak sobie zwizualizujmy, że to jest taki, my budujemy sobie taki czołg i my jego puszczamy. On nie musi wcale jechać szybko i on zwykle jedzie bardzo powoli. Wiecie co, to nawet bym porównał, bo ja dzisiaj tłumaczyłem koledze i koleżance, bo oni są z Indii, no tłumaczyłem na temat tego czołgu, tłumaczyłem im po angielsku, tak? A dosyć długo mi zajęło, żebym mi wytłumaczył, o co mi chodzi. Tak, ale że to jest czołg, ale taki, nie taki z II wojny światowej, tylko taki z I wojny światowej, jak były. Tak? Miał gąsienicę dookoła, tak? Na dole, na górze. A był bardzo wielki, bardzo ciężki, poruszał się bardzo powoli. Tak? No w środku był straszliwy ryk, hałas, bo to silnik, komora silnika nie była oddzielona od przydziału bojowego załogi, tylko był ten silnik razem, tam mechanik od razu działał przy tym. No ale pomijając szczegóły techniczne, no to puszczamy ten czołg, tak? Odpalamy go. No nie jest go trudno uruchomić. Wystarczy jedno słowo, wystarczy jedna myśl. Mam postanowienie noworoczne, tak? Że coś tam będę robił. Tylko że osoby, które uruchamiają taki czołg, zaczynają tym czołgiem jechać, nie zdają sobie sprawy, że właśnie tak w okolicach 30 stycznia, 31, a do 15 lutego najdalej, zwykle, czasem trochę dłużej, czasem krócej, jest pierwsza linia zapór czołgowych. To są takie wielkie, na krzyż postawione zapory z szyn kolejowych, albo betonowe takie wielkie. Przez to czołg nie przejedzie, utknie, tak? Nawet jak będzie próbował objechać w lewo czy w prawo, no tam do tego jeszcze zasiki dochodzą, tak? Żeby się piechota nie przedarła. No bo do takiego czołgu strzelają, żeby czołg nie został... Ja tak będę może wplatał trochę technicznych informacji, żeby było tak bardziej barwnie, wiecie, żeby nie było takiej nudy. Do tego, jeżeli czołgi są puszczane, czołgi nigdy... No w tej chwili to może trochę inaczej, zmieniło się. Ale generalnie czołgi, powiedzmy, druga wojna, tak? W pierwszej to prototypy były, można powiedzieć, ale druga wojna. Czołgi nie były nigdy puszczane same. Musiały mieć ochronę piechoty. Dlatego, że jeżeli nie, to taki, powiedzmy tam, sowieckie czołgi szły, łepek z Hitlerjugend, albo ze Sturmfunku, starszy pan z wąsami, przy pomocy jednego pancerfausta załatwiał taki czołg w 3 sekundy. Tak? Musiała być ochrona piechoty do takiego ataku czołgowego. Musiała piechota chronić te czołgi. Czołg jest bardzo skuteczny w strzelaniu z tej armaty i pokonywaniu przeszkód. No ale zwykle jest tak, że duża liczba wrogów, jakichś przeciwności, wychodzi i chce mu zaszkodzić jak tylko można, żeby go wyłączyć jak najszybciej z walki. No i w naszym przypadku to jest taka zapora przeciwczołgowa pierwsza. To jest data. Objechać się, w lewo, w prawo pojechać, nie da rady. Ta zapora się ciągnie po horyzont. Zanim tam dojedziecie, żeby to ominąć, to się wam paliwo skończy. Także to nie przechodzi. Oczywiście używam przenośni, tak? Nie mówię o czołgu, tylko mówię o nas samych. I co dalej? Ten czołg
jest ten nasz czołg, jest bardzo ciekawą konstrukcją. No bo tak jak pewnie się domyślacie, tak jak już mówiłem wcześniej, pamiętacie te odcinki o tym budziku, jak to mówiłem tak kolokwialnie, ruskim budziku, tak? Który ma pełno kółek, tak? I on tam w środku, jak pewne kółka ruszają, to inne się zatrzymują, jak pewne się zatrzymują, to inne ruszają. I wiecie, kochani, i tutaj w tym przypadku ten czołg jest bardzo oryginalną konstrukcją, bo on jedzie na tych naszych kółkach, na tych waszych kółkach, które jesteście w stanie uruchomić. Tu w tym przypadku te kółka nie są schowane do środka, nie są w środku schowane niewidoczne, tylko słychać, że coś pracuje. Tylko w przypadku tego naszego czołgu umysłowego, te kółka to są takie jak koła w czołgu. Nawet specjalnie gąsienic nie trzeba. Znaczy, gąsienice może też występują, a coś wymyślę, co pełni rolę tych, pełni funkcję tych gąsienic, ale generalnie to są takie kółka. Jeżeli te kółka będziecie umieli uruchomić, to ten czołg pojedzie dalej. A powiecie, no tak, ale jest zapora. No tak, ale jak on podjedzie pod tą zaporę, tak, to te kółka będą się dalej kręciły i umożliwią mu przejechanie górą przez tą zaporę. Tak, no to dla niego zapory to w przypadku normalnego to może nie przejdzie, ale w przypadku naszego umysłu, naszego tego czołgu, który mamy w głowie, to taki numer wychodzi. I to są bardzo ciekawe kółka, bo pierwsze takie duże koło, które jest zwykle napędowe w czołgu, takie z zębami, tak? Tam gąsienica wchodzi i się zazębia z tymi kołami gąsienica i jak on tym kołem kręci, to on tą gąsienicę po prostu ciągnie, przeciąga, tak? I jedzie potem. To koło napędowe to jest wizja. Wizja tego, co chcecie mieć, jak chcecie wyglądać, gdzie chcecie być, kim chcecie być. Jeżeli ta wielkość tej wizji to jest siła napędowa tego koła, to koło nie musi być wielkiej średnicy. Tam wystarczy, że tam odpowiednia moc pójdzie na to koło. Nie będzie takiej siły, która będzie was w stanie zatrzymać, jeżeli wizja, no czytajcie też marzenia, tak? Jeżeli wizja marzenia będzie odpowiednio wielkie, no siła napędowa wtedy jest straszna, to jesteście nie do zatrzymania. A pierwsze to jest wizja. Później idą takie koła nośne, tak? Te, które się po gruncie poruszają. To tamto koło napędowe ono zwykle jest u góry. Tak? Ono nie jedzie po ziemi, no żeby się tam nie uszkodziło coś tam, tak? No, poza tym praktycznie powinien by tak konstrukcji nie zrobiono, żeby był w stanie na różne przeszkody wystające z ziemi wjechać i przejechać. Następnie są koła takie, można powiedzieć, ja wiem, nośne, tak? To jedno z tych kół to jest... wytrwałość, tak? To jest wytrwałość, to jest konsekwencja w tym, co robimy. Jeżeli, zauważcie jedną rzecz, jeżeli nie będzie tych dwóch kół, wytrwałość i konsekwencja, jak powiedziałem, tamto koło napędowe jest u góry, tak, ta wizja, ale to stanowi napęd, a nie coś, po czym ten czołg się, przy pomocy czego się posuwa do przodu po gruncie, tak? Te dwa elementy, ta wytrwałość, ta konsekwencja, a powodują, że on może, że napędzany przez wizję będzie jechał do przodu. A jeżeli tej konsekwencji i wytrwałości nie będzie, to wizja może być wielka, on będzie stał w miejscu. On nie porusza, nie będzie się poruszał do przodu. No i dodatkowym elementem jest to, ja się tak zastanawiałem nad tym, i to, wiecie, to pół dnia dzisiaj myślałem nad tym. Jak to jest z tym czołgiem? Jak to z tym naszym umysłem, tak? Z tymi naszymi działaniami? Jak to jest? No, ktoś musi w nas, albo my sami, albo ktoś inny, zwykle się to dzieje w dzieciństwie,
Tak. Chociaż ja wam powiem, że to nawet niekoniecznie. Ja w dzieciństwie bardzo często słyszałem, nieważne od kogo, od kogoś tam ze starszych, że ja jestem słomianowi. Tak, ja coś tam zrobię, robię się, zapalam, ale na krótko. A czasem dużym płomieniem płonę, ale bardzo krótko. A z czasem przyszło to, że ja w sobie wyrobiłem taką, jakby to powiedzieć, ja wiem, konsekwencję w działaniu. Tak? Wizję mam, olbrzymie mam wizję. Jestem w stanie je wybudować w ciągu, nie wiem, żebym was nie skłamał, ale dosłownie 15 sekund. Ale do tego właśnie jeszcze dochodzi konsekwencja działania. To jest postanowienie sobie, że niezależnie od tego, co się będzie działo na drodze naszego tego czołgu, tak? A wiadomo, że będą strzelać do nas, do was, będą strzelać. No, przenośni używa, tak? Nikt nie będzie z armaty walił, ale różne będą teksty, tak? Że a co ty tam będziesz się tam głodził, coś tam, no, figura, tak, tam jakieś ćwiczenia, daj spokój, chodź na piwko, pójdziemy i... oczywiście to jest taki mój przykład ad hoc wzięty, wcale nie musi być z tej strony i nie twierdzę, że takie coś będzie, ale wiem, że takie często takie rzeczy bywają, tak? Jak byłem młody, chodziłem na treningi karate, to miałem tam grupę takich kolegów, co oni stwierdzili, że a dzisiaj nie idziemy na trening, to oni sobie tam gdzieś pójdą na cmentarz żydowski biegać po grobach. I mnie namawiali przez pół godziny, żebym ja nie poszedł na trening na karate. No oczywiście, że poszedłem na trening. Tak? No, po cmentarzu zawsze zdążę pobiegać. Prędzej czy później. Natomiast wtedy tak trochę to inaczej było. No żaden z tych kolegów czarnego pasa w karate nie zdobył, niestety. No to powiedział, a ty? No ja też nie. No tak, gdzieś tam się w pewnym momencie to... A może kiedyś o tym odcinek będzie, o sztukach walki. I o konsekwencjach działania, konsekwencjach wytrwałości w sztukach walki. No ale to pomijam. No to będą do was grzali ogniem ciągłym z wszelkich możliwych środków dostępnych, uzbrojenia, jakie posiadają. Kpina, śmiech, niedowierzanie w was, tak, ale bardziej w siebie. Tak jak już powiedziałem, ludzie nie lubią w większości przypadków, jak my jesteśmy lepsi od nich. W czymś tam. Na przykład w tym, że... A ja wiem co... No, że zaczniecie fajnie wyglądać, ta sylwetka się zrobi sportowa, coś tam, tak? A ktoś nadal ma 20 kg za dużo. Wy mu proponujecie, żeby tam gdzieś poszedł, a on... Jak dojdzie w to miejsce, to będzie dobrze. A już tam o tym, żeby na miejscu gdzieś tam, nie wiem, grał w piłkę, w tenisa, jeździł na łyżwach, czy tam pływał, no to raczej marnie, tak? Więc będą się starali do was strzelać ze wszystkiego. I wiecie, co jest najciekawsze? Że to często, gęsto będą robiły najbliższe osoby. A wiecie dlaczego? Ja to wrócę do tego odcinka jednego, co był, do tyłu. Większość osób nie lubi, jak im się zmienia ich otoczenie. Tu czytajcie, jak się wy zmieniacie. Tak? I to często jest tak dziwnie, że... Nie, czemu tak jest? Może kiedyś to zanalizuję, o tym jaki będzie specjalny odcinek. Osoby najbliższe. Tak? One mają... To już raz mówiłem, ale to powtórzę. Tak jak powiedziałem, kombinacja tych kółek jest niesamowita. Więc powtórzę dla przypomnienia wiedzy. Osoby te nasze najbliższe mają wybudowany wewnątrz swojego umysłu wasz obraz tego, jak wy się zachowujecie, jak wyglądacie, co was bawi, co was śmieszy, tak? Znają, uważają, że znają wasze wszystkie słabe i mocne strony, tak? Mają taki stały wasz taki wzorzec, taką kartę wzorcową waszego postępowania, waszego wyglądu, waszego zachowania. Jeżeli wy zaczniecie odbiegać od tego wzorca, bo zaczniecie się zmieniać, no to oni wam nie pozwolą. Odpowiecie, ty, Heniek, ale to tu już przeginasz. Jak? Najbliższe osoby nie pozwolą, żebym ja fajnie był szczuplejszy i fajnie wyglądał? No. No jasne. Dlaczego się tak dzieje, to jest inny element.
No ale tak już powiedziałem, większość raczej, większość osób stara się, żeby było tak, jak jest. Ja to na przestrzeni kilkudziesięciu lat miałem okazję obserwować w takiej dziedzinie właśnie jakieś, ja wiem, mogę rzekłbym, relacje rodzinne, tak? Że pewne osoby uważały, pomimo zmieniającego się czasu, w tym również ja, że pewne rzeczy to są i będą dożywotnio, tak? Tak, byłem mały, tam dziadkowie i to tamto, tak? Że to są i będą dożywotnio. No okazuje się, że nie. Z tamtego punktu widzenia to mi się wydawało, że to jest dziwne, że pewne rzeczy się zmieniają i już nie będą tak, jak były kiedyś. No ale się okazuje, że tak jest. I tutaj będzie, kochani, to samo. Jeżeli postanowienie noworoczne. Okej, fajnie jest, jeżeli dana osoba, powiedzmy partner nasz życiowy, mąż, żona, chłopak, dziewczyna, wszystko jedno. Jeżeli cel, który tą wizję wybudujecie we dwoje, tak? Bo to się z tego robią dwa silniki napędowe. Nawet jak ten jeden zacznie kucać, jak ten jeden zacznie tam zgrzytać, rzęzić i dymić, to ten drugi go wyciągnie z błota, gdzieś z jakichś okopów, z rowów, przez takie zapory przejedzie, pociągnie was, tak? I pojedziecie dalej. A gorzej jest właśnie, jeżeli to tylko wy jesteście, siedzicie sami w swoim czołgu, no to właśnie może być tak, że w zależności jak ta osoba uzna, czy to jest dla niej korzystne, czy to nie jest dla niej niekorzystne, często te najbliższe osoby, tak, no to wam albo będzie was wspierać, albo będzie wam szkodzić. No już nie mówię osoby z dalej jakiegoś dalszego otoczenia, tak? Bo to z tym różnie bywa. No i co zrobić z takim fantem, tak? Tak jak powiedziałem, tam są te dwa kółka nośne. Wytrwałość, konsekwencja. Bardzo ważnym elementem jest cierpliwość. Tak? Często przejechanie tego pasa zapór przeciwczołgowych, tak? Tego pola walki, żeby tam do tego swojego celu dojechać, zajmie nam... Ło! Wiecie, kochani, nie w dni, nie w tygodnie, ale wręcz w miesiące, w lata. Czasami to tak wyjdzie, że to po prostu zejdzie kilkanaście miesięcy lub kilka, lub kilkanaście lat. I te kółka właśnie pod tytułem cierpliwość, wytrwałość, upór, one cały czas muszą być przez nas aktywowane. Tak? No wiecie, jak jest czołg zbudowany. Jest koło napędowe, są te koła nośne, tak? To koło napędowe czasami jest z tyłu, czasami jest z przodu. A z przodu jest zrobione często w takiej sytuacji, jak ma na przykład izraelski czołg Merkawa, gdzie silnik ma z przodu, no to z przodu ma koła napędowe. A powiecie, no jak, te wszystkie Rudy i te inne, jakiś Leopard, Abrams mają z tyłu turbinę czy tam silnik, tak? A ten ma z przodu? Mhm. A dlaczego tak dziwnie? A dlatego, że im bardziej zależy na życiu załogi niż na czołgu. A do czołgu zwykle strzelają z przodu, a nie z tyłu. No jak tam jakiś dostanie pociskiem tak zwanym sabotowanym, no to rozwali silnik. A załoga wyjdzie. Zanim ten czołg się zapali, czy tam wybuchnął, nie wybuchnie, bo ten silnik, bo to jest, ten, konstrukcja jest taka dosyć solidna tego silnika. Nawet jak ten silnik się rozleci w kawałki, to załoga z tego wyjdzie cało. Ale to taki szczegół techniczny był tylko. Taki przerywnik. I wiecie, ja się zastanawiam, co by tu można podstawić jako... Co by tu można podstawić jako gąsienicę? Co będzie te wspólne elementy... Co będzie sprawiało, że... No, żeby czołg jechał, musi mieć gąsienicę. Znaczy, nie musi mieć. Kochani, ja też kiedyś myślałem, że to czołg musi mieć gąsienicę i... Dlaczego? No bo jak ma koło napędowe, ono jest w górze, no to coś musi tam być przeciągane pod tym czołgiem, żeby on się do przodu poruszał. No otóż nie, niekoniecznie, nie zawsze. Sowieci swego czasu zrobili w latach II wojny światowej,
taki był czołg BT-72, bystrochodny tank. Miał taki charakterystyczny, bo te ogniwa gąsienicy były bardzo długie, tak? I te gąsienice były w sumie lekkie. Oni ten czołg zaprojektowali po to, on się poruszał z bardzo dużą prędkością po polu walki, na tych gąsienicach coś 50 parę kilometrów na godzinę, to było bardzo dużo na warunki czołgowe. On został tak zaprojektowany, że po dojechaniu on został zaprojektowany na autostrady niemieckie. On po dojechaniu tutaj, po przekroczeniu Śląska na przykład, tak, po zdobyciu Śląska i po dojechaniu na autostrady miał zrzucać gąsienicę i dalej poruszać się na samych kołach. Dwie pary przednie kół były sterowane w lewo, w prawo. I wtedy gnał chyba ponad 70 na godzinę. Tak? Był tak zaprojektowany. Także niekoniecznie czołg musi mieć gąsienicę, żeby się poruszał. A jak po twardym jedzie po betonie, to po co gąsienica? Nie będzie się zapadał. Czy tam po jakichś drogach solidnych, takich porządnie utwardzonych. Na wschodzie dróg nie było, a tutaj już tak. I wiecie, i tak sobie właśnie... Wydaje mi się, że tak szukam cały czas, co tutaj jest odnośnikiem do tej gąsienicy. No bo koło napędowe to mamy wizję, tutaj mamy marzenia, wytrwałość, cierpliwość. Ale wiecie co, ja myślę, że w przypadku tej gąsienicy to będzie taka jedna rzecz jak konsekwencja w działaniu. Jak konsekwencja w działaniu. To jest połączone z cierpliwością, z wytrwałością, z wizją, z marzeniami, ale konsekwencja w działaniu to jest coś, co musi się cały czas pojawiać, właśnie jak taka gąsienica na naszej drodze. Czyli jeżeli ja coś postanowiłem, że coś zrobię, tak, mam wizję, która mnie tam z tyłu pcha straszną siłą, że nic tego nie zatrzyma, jestem cierpliwy, jestem wytrwały, to konsekwencja tego, że to, co mamy robić, będziemy robili dzień po dniu, to, kochani, to nie musi być szybko. Ja tam powiedziałem, że to zajmie czasem kilka dni, kilka tygodni, kilkanaście miesięcy albo kilka lat. Ale musicie to robić konsekwentnie. Co byście sobie nie postanowili, na jakim polu byście sobie nie postanowili. I nieważne, jak trudne będzie to, co wyście sobie postanowili. Jak trudne będzie to do osiągnięcia. Konsekwencja działania spowoduje, że wszelkie przeszkody na waszej drodze przestaną istnieć. Wy je będziecie w stanie przejechać górą, objechać bokiem, tak? Kółka mamy napęd. Konsekwencja działania spowoduje to, że niezależnie od tego, co się będzie działo ewentualnie z tym naszym umysłowym oczywiście czołgiem, tak? Jakby do niego nie strzelali, tam czasem się może zdarzyć, że się gdzieś coś zaklinuje, tak? Również taka gąsienica się może zaklinować, tak? I w prawdziwym czołgu, jak gdzieś koło, gdzieś któreś tam się zatrze i będzie gwizdać, będzie stało, będzie nas hamowało, zamiast nas posuwać do przodu. Ale konsekwencja działania tych wszystkich elementów będzie powodowała, że my się będziemy poruszać do przodu. Popatrzcie, czołg się charakteryzuje tym, a szczególnie te pierwsze czołgi, no, że one nie jechały wcale bardzo szybko, ale raz, były odporne na większość tego, co mu fundowali, co mu fundował przeciwnik, czyli ostrzał z jakiejś broni krótkiej, długiej, armat, etc., tak, jakieś tam odłamki, pociski. Raz był odporny na strzelanie, dwa, cały czas się posuwał do przodu. To nie tak, że on sobie dojechał i stał i czekał, co się stanie. On jechał do przodu, aż dojechał tam, gdzie miał dojechać. Czyli poza linię wroga, przełamując obronę wroga, na przykład. Tak? I tutaj, wiecie, wydaje mi się, że to tu jest to samo. Tu jest to samo. Konsekwencja działania tego wszystkiego razem, tych wszystkich elementów, spowoduje, że w praktyce nie będzie
takiego celu, którego byście mieli nie osiągnąć. Praktycznie, jeżeli to wszystko złożymy do kupy, tak? I kółka tego naszego budzika zamienimy w koła od czołgu, to dojedziecie, to traficie wszędzie, gdzie będziecie chcieli trafić. Dojedziecie wszędzie. Osiągniecie, możecie osiągnąć absolutnie wszystko. Tak to działa. Tak to działa. Miałem okazję to, wiecie, miałem okazję to nieraz obserwować. Jak to się dzieje? No i cały czas obserwuję w tej chwili, tak? W tym, co robię. Chociażby, no tam już wspominałem, tak? A propos postu czasowego, zrzucania wagi, pływania. Czasem mam tak, że no, wiecie, coś mi tam wyjdzie, tak? A coś ostatnio z ręką wyszło. Normalnie ja bym tego nie powiedział, ale na użytek tego materiału to akurat powiem. Coś gdzieś, ja nie wiem, front atmosferyczny, jak mi lewą rękę pokręciło w łokciu, to myślałem, że zdechnę. Tak bolało, że myślałem, że ja się obudziłem z takim bólem. Myślałem, że mi się ręka złamała jak spadł, co raczej jest niemożliwe. No ale tak i musiałem sobie tam powiedzmy na tydzień czasu odpuścić pływanie. Czyli powiedzmy, że ta gąsienica dostała gdzieś tam jakiś, a stanęła, coś tam wlazło i tak, i tamto koło się kręciło. Silnik był, koło się kręciło w miejscu, te dolne kółka owszem były na swoich miejscach, ale całość się nie posuwała do przodu. No tylko ta przeszkoda minęła, tak, mi to przeszło, no i co? No w międzyczasie również, no sobie troszeczkę odpuściłem, ja wiem, jakby to powiedzieć, z tym postem czasowym, albo raczej z tym, co jadam. No waga troszeczkę poszła do góry, nie tragicznie, ale jednak troszkę się odbiła. Ja wam powiem, w momencie, jak sobie robicie taki post czasowy, tak a propos tego, jakby ktoś chciał to zastosować, to wiecie co, nie przeraźcie się, jak nagle stwierdzacie, że nie, no coś mi tutaj nie leży, kurczę, muszę się najeść porządnie jakichś dobrych rzeczy, raz i drugi, piąty i dziesiąty. I no i co wtedy? No i wyrzuty sumienia. No miałem nie jeść, ale się najadłem, ale coś tam, ale coś tam. To dojdzie tam moje postanowienia. Wiecie, kochani, nasz organizm doskonale wie, co robi. W takiej sytuacji, ja to zauważyłem po sobie, w takiej sytuacji to, że ja mu na trochę odpuściłem, no to widocznie on tak potrzebował, tak? Jakieś coś tam sobie pozwoliłem. I jakieś lody sobie zjadłem, coś tam, tak? Mówiłem, że cukru nie jadam. No bo mi, z tym, że nie idzie zjeść dużo, to wam od razu powiem. Jak sobie raz odpuścicie ten cukier, to później nie zjecie więcej, bo będzie mdliło, zamuli was. I to bardzo szybciutko. Ale że sobie jakiś tam, no odpuściłem sobie na trochę, tak? Z tym, że warunki wszystkie wróciły do normy, tak? I z powrotem, jak to się mówi, czołg też ma biegi. Znaczy, no jak mają, niektóre mają automatyczne skrzynie biegu, ale generalnie to na filmach możecie zobaczyć, że czołg biegi ma tak samochód, no musi mieć, tak? Wrzucacie bieg, po tym jak on się zatrzymał, bo coś tam gdzieś, jakaś mina przeciwpancerna i coś zerwało tą gąsienicę, tak? Powiedzmy, że on całkiem nie wyleciał w powietrze. No ale to ktoś tam strzelił, zerwał gąsienicę, czy sami sobie odpuściliście, tak? Konserwację tej gąsienicy i się zatrzymaliście. Jak naprawiliśmy, stwierdzacie, że już jest dobrze, bieg i powoli sprzęgło i gaz. I jedziemy dalej do przodu. Nie gnamy na złamanie łba. Wcale nie musimy, a tylko ruszamy powoli do przodu. I często jest to tak właśnie, i tu mówię, wracam do tych postanowień noworocznych, że ja wam powiem, że te postanowienia noworoczne to też się nie utrzymują, dlatego że to są ciężkie do wykonania i fizycznie, i psychicznie. No bo fizycznie to się często gęsto wiążą z wysiłkiem, z regularnym, czasami większym, czasami mniejszym, ale dla przeciętnego człowieka z bardzo dużym wysiłkiem fizycznym. I do tego jest obciążenie psychiczne. Ale ktoś powie, ty tam, jakie obciążenie psychiczne? Co? No ja mam 25 lat, czy tam 35. Tam żadnych, wszystko jest ok. Nie wiem, może są kozacy więksi ode mnie, tak? Na pewno są wśród was. No ale kochani,
tak jak sobie ostatnio pozwoliłem na tam przez jakoś tam tydzień czasu, że sobie to pływanie odpuściłem, no to dzisiaj już zegareczek poustawiany, dzisiaj poniedziałek, zegareczek poustawiany, 4:45 pobudka. Nie ma zmiłuj się, a powiedzie ty, a jakbyś się położył o 12 czy tam o 1, trudno, no będę zmęczony. Jest cel, czołg ruszył do przodu. Nieważne w jakich warunkach. Zwykle to nie są dobre warunki komfortowe. No tak jak mówię, będzie trochę za mało snu. Albo całkiem mało snu. Ja wam powiem, że chyba nie ma gorszej zmory. Niż działać w momencie, jak macie mało snu. Bo to ognia dostanie nie ciało, tylko psychika. Znaczy, ciało jest automatycznie z tym połączone, tak? To wam się tak odechce. Ciało po prostu zaprotestuje. Zaryczy głosem strasznym. Ratunku, mordują! Będą topić w wodzie, w basenie. Nie odpuszczamy. Jedynka, poszedł czołg do przodu. Idzie przez zasieki. Tak? To są takie różne małe problemy, które wychodzą. To są właśnie takie dla tego czołgu zasieki. Nie odpuszczamy. Ja dalej mam tą wizję. Tak? Tego, że jeszcze 20 kg w dół gdzieś zejdzie mi z wagi, że będę się lepiej czuł, że będę inaczej wyglądam. No już jest dobrze, ale nie jest super. Tak bym chciał. Nie jest jeszcze ten element taki, jakbym... Pomijam to, co zegarek mi mówi, że tam aplikacja melduje, tak? Otyłość. No, no niestety, to człowiek to już lata do przodu, brzusik gładki zrobił ekstra. A on tam wyświetla otyłość. Bo do tego, co jest wzrostu, do wagi, no to niestety, ale jest tam za dużo. Poza tym ta ścierwowata waga jest taka mądra, że tak dokładnie oblicza tkankę tłuszczową. Jeszcze tętno liczy, nie wiem jak ona to robi, ma tylko elektrody, ma 4. Tam na tym swoim tym, co ja staję i jest w stanie policzyć mnóstwo rzeczy. Wodę, kości, etc. To już tak ta technika do przodu poszła. A... No i co? No i pływamy. Z tym, że wam powiem, że ponieważ wczoraj się... Jakby to powiedzieć... Ja tam dzisiaj wydawałem wpis na Facebooku. Niestety większość to raczej nie zagląda mojego na mojego Facebooka. Kiedyś dawałem linki do tych moich podcastów na Facebooka, że nowy odcinek nagrałem. Ale tak widzę, że że osoby, które słuchają podcastów, niekoniecznie są u mnie w znajomych na Facebooku. No ale to... Dzisiaj takie nowe wytyczne sobie założyłem dla siebie. I tak sobie właśnie... No i tam powiedziałem, że no wracamy. Wracamy do... Nie do piły, jak kiedyś mówiłem, to piła jest, tak? No i była piła. Nie do wytrzymania czasami. Ale wracamy do rutyny. Wracamy do tego codziennego rytmu, który stosuję, tak? Który zaczął mi sprawiać przyjemność. Dlatego, że się zacząłem o wiele lepiej czuć. I fizycznie, i psychicznie. Czyli wieczorem ćwiczenia z jogi w łóżku, bo mam mało miejsca, na pokoje się wnet będziemy zamieniać z członkami rodziny. Czyli to moje lokum się bardzo powiększy, ale to na razie w łóżku, tak? Takie sobie znalazłem ćwiczenia, że robię w łóżku. Joga w łóżku, 10 minut, a na dolny odcinek kręgosłupa, tam, no może rwa kulszowa to mi się nie daje we znaki, bo to waga poszła, tak, tam 25 kg, lepiej nawet chyba. W dół, więc to już się przestało odzywać, a odzywało się strasznie. No ale generalnie się lepiej czuję, tak? Ja bardzo dużo siedzę w pracy, więc to no, te ćwiczenia bardzo wzmacniają. Bardzo wzmacniają i to, no, to jest po prostu bajka, tak? Więc joga wieczorna. Jeszcze szczotkowanie do tego dorzuciłem. Dostałem szczotkę i się tą szczotką szczotkuję. A powiecie, co ty... Gienek pogięło cię, co ty jesteś koniem, czy jakimś tam dalmatyńczykiem, że się musisz szczotkować. No ja wam powiem, że akurat to szczotkowanie jest równie przyjemne jak ta joga. No, po prostu poezja czysta. Jak się człowiek po tym czuje, jak się taką szczotką... Nie, żebym się drapał mocno, tak? No ale tak się zczochram, to tak to fajny, taki człowiek się czuje pobudzony. No i się kładę, staram się położyć po jakiejś znośnej porze. Ja wiem, która... żebym nie zełgał, ale tak no powiedzmy 11 to jest maksymalnie. Tak, to te 6 godzin, żebym tak, około 6 godzin chociaż żebym pospał. A czasami potrzebuję mniej snu, o wiele, czasami więcej, ale to jest tak minimum te 6 godzin, żeby było. Tak, to dla mnie minimum to jest 6 godzin. No i rano wstaję,
Joga od rana tak samo, żeby plecy rozruszać, tak, żeby się człowiek lepiej czuł. No rano się już nie szczytkuje. No i zbiorę ciuchy i na basen, tak, że powiedzmy 20 po 5 staram się wyjechać. Kiedyś wyjeżdżałem wcześniej, ale wiecie co, to nie ma sensu, bo ja stałem z kolejką tych ludzi wszystkich, oni tam stoją już pół godziny wcześniej. Stałem na zimie, na deszczu, tak, nikt nie wpadł na pomysł, że można poddaszek wejść, żeby wszyscy weszli, tylko tam się w taki wąż rozwijają i... Także przyjeżdżam tak, że oni już wszyscy prawie, końcówka kolejki już schodzi do tego. A co mi za różnica, czy ja wejdę 10 minut później, czy nie? Tak? Także powiedzmy równo, ja tam mówię, że 5.30, ale tak naprawdę jest równo 5.45, gdzieś tak 5.50 jestem w wodzie. No przepłynięcie tego dystansu, co ja przepływam, dzisiaj mi się fantastycznie pływało, po prostu fantastycznie po tej przerwie. No zrobiłem 2.200 i postaram się to 2.200 utrzymać, tam 88 basenów. Postaram się to 2.200 utrzymać. To gdzieś koło tak 40-41 minut mi to zajmuje, tak żeby się nie spiłować, tak? Bo ten mój mądry zegarek w połączeniu z telefonem pokazuje mi, jak tam była kwestia wysiłku, tak? Czy to było spalanie, czy to było aerobowy wysiłek, czy anaerobowy, czy też maksymalny taki wysiłek, no ale to staram się, żeby było na zielono. I dzisiaj było całkiem na zielono. No jutro ten wyczyn z chęcią powtórzę. No i tak będę powtarzał, omijając sobotę, niedzielę, dlatego że wtedy otwierają o 8. No i przychodzi dużo, jak to nazywam, niedzielnych pływaków. Wolno pływają na plecach, kombinują, tak, wiesz, że no ani dobrego tempa nie idzie złapać, to wiecie, w zasadzie to idzie o tempo. Jeżeli równe tempo jest utrzymywane, wcale nie takie sprinterskie, no bo spróbujcie maraton sprintem pobiegnąć, a jak to będzie, jaki maraton? Tak, no to idzie przepływ 2 km ponad. No to jest jednak duży wysiłek. No więc sobotę, niedzielę sobie odpuszczam, tak. Chodziłem jakiś czas tam, w sobotę przychodziłem, ale to nie to. Często dużo osób przychodzi, jakieś tam, pamiętam ostatnio coś było wolne, to po tym wolnym to się tyle osób zwaliło, że rany boskie, tam przyszli wszyscy, kaca, wypocić w wodzie. No, powiecie, a skąd wiesz, że kaca? Aldehydem walili wszyscy, prawie wszyscy walili aldehydem, także z daleka nie czuły trzymać. Octowym. Dlaczego ja o tym basenie, tak? Co ty, Gienek, co ty jesteś? PT-76, czołg pływający? No czasami też, tak? No, był taki czołg w Układzie Warszawskim. No, do przeszkody wodnej przepływał, podjeżdżał i przepływał. A taki żart. Dlatego, że tutaj akurat to pływanie w połączeniu razem z tym oknem, z tym postem czasowym, z tym oknem żywieniowym, to właśnie porównywałbym do działania takiego, do elementów działania takiego właśnie czołgu naszego umysłowego. Pewne sobie kółka wypracowałem, które wiem, że dobrze działają. Wiem, że powodują, że ten mój czołg fajnie i sprawnie porusza się do przodu. Wiem też, że muszę działać konsekwentnie. Jeżeli nie będzie tego, że ja się zdyscyplinuję, czy mi się chce, czy mi się nie chce, jak już teraz zacząłem pływać, to będzie jechane, aż nie wiem, co tam by musiało wyjść. No nieraz coś wyjdzie, jakieś tam, gdzieś tam człowiek późno wróci, bo gdzieś musi pojechać, coś musi załatwić, tak? No i wtedy nie idę, no ale to jest sporadycznie, tak? Nie, że ciągle. Nawet jeżeli mówię, na tym naszym drodze tego naszego czołgu pojawi się jakaś przeszkoda, to ten czołg zatrzyma się tylko na chwilę. I kierowca posiedzi, pomyśli, popatrzy z lewo w prawo i pojedzie dalej do przodu. Objedzie przeszkodę, czy no nie wiem, tam, tak? Jakiś rozwiąże ten problem, który na jego drodze zaistniał i pojedzie do przodu. Po prostu dajemy sobie do tego wszystkiego czas, bo przejechanie z punktu A do punktu B wymaga czasu. Wymaga czasem bardzo długiego czasu, bo ten czołg idzie powoli. I nigdy, ale to nigdy, nigdy, przenigdy nie możemy sobie odpuszczać, że dzisiaj to nie,
bo coś tam, bo pogoda jest zła, bo... No bo mi się nie chce, bo milion usprawiedliwień znajdziemy, bardzo logicznych, konkretnych i rzeczowych. Dlaczego na przykład mógłbym znaleźć? Dlaczego dzisiaj nie będę pływał? To, że mi się nie chce, to jest jeszcze pikuś. Tam można milion innych rzeczy wymyślać. No nie. Jest pewna wizja, tak? Pewien cel ustaliłem. I ja wam powiem, że pomyślałem sobie teraz, że tam dochodzi na początku jest takie kółko napinające, no bo w czołgu musi być tak, żeby ta gąsienica, żeby to wszystko działało, to jest kółko, które napina tą całą gąsienicę, żeby to wszystko ładnie funkcjonowało. Ja uważam, że tutaj w przypadku tego naszego umysłowego czołgu takim kółkiem napinającym jest nawyk. Jeżeli cały czas posuwamy się do przodu, to kółko nawyk napnie nam ten cały układ, że on się będzie bardzo fajnie do przodu posuwał. Ono w przypadku naszego umysłu to kółko nawyk ma jeszcze ciekawą cechę. Dlatego, że ono czasami, jak tamto kółko wizja coś kucnie, silnik tam się zakrztusi czy coś, to ono będzie ciągnęło dalej. Ono ma bardzo dużą masę. Nie ma takiej super wielkiej, nie jest takie silne jak ta nasza wizja, ale również ma dużą masę i to kółko nawyk spowoduje, że nawykowo pojedziemy jeszcze jakiś czas do przodu. A do tego czasu to kółko z tyłu znowu się uruchomi i ten nasz cały pojazd pociągnie do przodu. I dojedziemy tam, gdzie będziemy chcieli dojechać. Powiem wam tak od strony, ja wiem, jakby to powiedzieć technicznej, że bardzo mnie zadziwiła oglądalność ostatniego odcinka, tego przedostatniego, przed tym, który nagrywałem. Tak? Czyli proszę nie trzaskać drzwiami. No, jestem przeogromnie zaskoczony. Oczywiście bardzo pozytywnie jestem zaskoczony, tak? Co do ilości wyświetleń, co do ilości lajków, to w ogóle przekroczyło wszelkie moje najśmielsze oczekiwania. Plus tam nawet jeden komentarz się pojawił. Zwykle komentarze się nie pojawiają, a to w tym przypadku się komentarz również pojawił. No chyba to, co robię, ja wiem, jest dobre. Może, znaczy, jest pewnie parę osób, którym się to przydaje, ta wiedza, którą ja tam staram się przekazać w tych różnych podcastach w bardzo szerokim spektrum, tak? I widzicie, na przykład tak, jednym tym moim czołgiem, bo tych czołgów to mamy w życiu, możemy mieć parę, tak? Praktycznie, ja wam powiem, praktycznie każda nasza pasja to jest czołg. Jeżeli odpowiednio to cały ten mechanizm zestroimy dla każdej naszej pasji, jaką mamy, to on będzie fantastycznie jechał. I one będą się... Z jednej strony tak, ja wam powiem, one niby się poruszają niezależnie, ale tak de facto to sprawne poruszanie się tego jednego naszego czołgu, oczywiście mówię o umysłowym czołgu, spowoduje, że te inne będą się też sprawnie poruszały. No bo drugim takim elementem, drugim takim czołgiem to jest te podcasty, które nagrywam. Ja tam na jakiś czas, i to taki dosyć dłuższy, przestałem, nawet ze względu na projekt pracy, powiedzmy tak, tak? Przestałem nagrywać, jakiś czas tam nie nagrywałem, a z 2 miesiące będzie nie nagrywałem. Ale wiecie, tak sobie pomyślałem, że ciągłe robienie tego samego, jakby nam nie wychodziło, tak, spowoduje, że będzie nam to wychodziło lepiej. Że ten nasz czołg będzie ważne, żeby się posuwał do przodu. Nieważne, że on będzie zygzakiem jechał czasami, tak? Ważne, że on się będzie posuwał do przodu. Bo jeżeli się będzie posuwał do przodu, to za jakiś czas znajdziecie się w takim miejscu, w którym byście się w życiu nie znaleźli, jeżeli ten czołg by stał w miejscu. Ja już nie mówię, jakby jechał do tyłu. Mała ciekawostka techniczna a propos czołgów, takich prawdziwych. Śmiali się z tego wszyscy, ale ostatnio widziałem porównanie czołgu PT bodajże 72 do niemieckiego Leoparda.
i tam było, że ten PT-72 to ma ileś tam biegów do przodu, tak, i ma jeden bieg do tyłu. A Leopard ma 4 biegi do tyłu. I się wszyscy śmiali, to jest po to, żeby mógł uciekać szybko, tak? No ale widziałem eksperta, który się wypowiadał w tym temacie i powiedział, nie, to nie jest po to, żeby szybko uciekał, tylko po to, żeby się szybko wycofał z tego miejsca, gdzie stoi. Tak? Bo zaraz do niego będą walić z armat. I jak on szybko wyjedzie, to do czego będą walić? W ziemię. A tamten co? Ma jeden bieg do tyłu. I jedzie bardzo powoli. 2 strzały, do widzenia. Prosimy o nowy czołg. Także to, że czasami w czołgu jest parę biegów wstecznych, to nie znaczy, że to jest gorzej. Bo to w przypadku czołgu zwykle jest lepiej. No ja tutaj nie mówię o biegu wstecznych w przypadku tego naszego czołgu umysłowego, bo no, nam zależy, żeby on się posuwał do przodu. A ja już zaraz będę kończył, tak? Bo to już patrzę na zegarek, że tutaj już się czas zbliża. Nie chciałbym tego jakoś tam ekstra przeciągać. Także kochani, na koniec. Nieważne, co będziecie robić. Nieważne, jakie wizje, jakie cele noworoczne sobie ustalicie. Jeżeli będziecie to wszystko razem, to co powiedziałem, konsekwentnie realizować, wyznaczycie to sobie, zapiszecie to sobie, żeby sobie uzmysłowić, uświadomić, czy to, co chcecie zrobić dla siebie, bo to robicie dla siebie, czy to jest ważne na tyle, żebyście to konsekwentnie robili, żeby ten wasz czołg konsekwentnie posuwał się do przodu. Czy to się opłaca dla was? Tak? Jakie dobre rzeczy, konsekwencja tego działania, tego parcia tego czołgu do przodu, tak? Będzie ze sobą niosła dla was w waszym życiu. Tam mówię, tam nie potrzeba jest 100 tysięcy kółek i silnika rakietowego. Tam wystarczy jeden silnik, jedno koło napędowe z tyłu, to jest wizja, to są marzenia. Kółka nośne, takie. Wytrwałość, cierpliwość, tak? Kółko napinające i ta gąsienica. Ten układ został wypróbowany bardzo dawno, sprawdzony. Mówię w przypadku normalnych czołgów i on zawsze działa, tak? Nikt nie kombinuje z czymś innym. No bo jakby to nie działało, to by już dawno zostały pojazdy bojowe jakieś inne wymyślone, tak? Które, no nie wiem, czego tam używają. Może nie antygrawitacji, ale napędu antygrawitacyjnego, no ale no, gdyby się dało, to by pewnie używały. No co mi tutaj wyskoczyło na ekranie, nie szkodzi. Ale to jest sprawdzone w działaniu, to jest skuteczne. Wiecie, i tutaj obydwiema rękoma się mogę podpisać, że to, co wam powiedziałem, to mi się sprawdza w przypadku tego mojego czołgu każdego dnia. Od bladego świtu do samego wieczora się kładę. Pewne elementy po prostu, nawet jeżeli mi nie wychodzą, to ja nie rezygnuję z dalszych prób. Następne, następne i następne, tak? To tak, by ktoś jechał czołgiem przez pole i zobaczył jakiś ruch przeciwczołgowy. No ja nie przejadę, bo ten czołg tam spadnie na dół i się tam zaryje i coś tam. No w przypadku czołgów to jest komfort duży, dlatego że się wzywa saperów i oni tam wezmą i do tego rowu przeciwczołgowego wywalą ładunkiem wybuchowym zjazd i wyjazd, tak? No ale tu w przypadku tego naszego to raczej sobie musimy sami poradzić. Ale ważne jest, żeby nie przestawać. Ważne jest, żeby nigdy nie rezygnować z wybranego celu. Jest takie słynne zdanie Winstona Churchilla, gdzieś tam tych młodych ludzi na Harvardzie, czy gdzieś tam zebrał, tak, tych studentów i powiedział, gentlemen, no ja będę mówił po polsku, nie po angielsku, nawet nie wiem, jak by było po angielsku, jak on to mówił. Najważniejszą rzeczą w waszym życiu jest nigdy, 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 przenigdy się nie poddawać i nie rezygnować z celu, który wybraliście. Bo to jest wasz cel i wy macie i możecie go osiągnąć, jeżeli tylko będziecie chcieli. To zależy tylko i wyłącznie od was. Nie możecie powiedzieć, mój czołg nie jedzie, bo go nie pchałem z tyłu. No, on zawsze pojedzie.
jeżeli będziecie wiedzieli, dlaczego ma jechać, po co ma jechać. Co dobrego to przyniesie i w jakie fajne miejsca Was to działanie tego czołgu, naszego umysłu zaniesie, zawiezie, tak? To leży tylko w Was. I wiecie co? Wszystkim, jak tutaj słuchacie, absolutnie wszystkim, życzę, żebyście w codziennym życiu byli jak taki właśnie czołg, taki kolos pancerny, który jest nie do pokonania, że możecie osiągnąć wszystko, co będziecie chcieli. Oczywiście pod jednym warunkiem, o którym zapomniałem. To, co robicie, powinno być dobre nie tylko dla Was, ale również dla innych. Albo jeżeli założycie, że to ma być tylko dobre dla Was, to inni z tego tytułu, że ten Wasz czołg będzie jechał do przodu, nie mogą odnosić żadnych przykrych konsekwencji. Bo ten czołg się rozkraczy prędzej czy później. To też sprawdziłem. To, co robicie, wszystkie te działania, przesuwanie się tego do przodu ma być pozytywne. To nie ma jechać w jakieś takie dziwne miejsca, tak? Że Wy przejedziecie, ale tam za sobą zmistrza zostawicie. Nie w tym przypadku. Nie w tym przypadku. Możecie wszystko. Możecie absolutnie wszystko, co sobie tylko wyobrazicie. Co sobie tylko wymarzycie. I tego Wam z całego serca życzę. Dziękuję wszystkim osobom, które wysłuchały mojego podcastu. Mam nadzieję, że się spodoba. Bo chociaż jednej osobie. Tak, zapraszam do następnych i nie mam tematu. Nie wiem, coś wymyślę po drodze, tak? Na pewno mi coś do głowy przyjdzie. Jeszcze raz dziękuję i do miłego. Do widzenia.